W tym nagraniu dowiesz się, jak działa operator checked oraz unchecked. Ale żeby zrozumieć działanie tych operatorów, musimy zrobić krótkie wprowadzenie i przedstawić Ci kilka informacji. Zaczynamy od utworzenia zmiennej typu int, np. Na o nazwie v, której przypiszemy int min value. W C-sharp, kiedy określasz typ zmiennej, w tym przypadku int, to właśnie mówisz, że taka zmienna. Może przechowywać wartości liczbowe całkowite w określonym przedziale. Możesz bardzo łatwo ten przedział sprawdzić, wystarczy zastosować specjalne stałe. Jedną z nich już użyłem. Jest to minValue oraz maxValue, które pokazują nam zakres wartości możliwych do przechowania w typie int. Kiedy uruchomimy kod tej aplikacji, zobaczymy. Te skrajne wartości. Możemy nawet sprawdzić, ile bajtów zajmuje zmienna typu int, do czego posłuży nam operator sizeOf, któremu podajemy typ, który chcemy sprawdzić. I już po chwili wiemy, że zmienna int w C Sharp jest przechowywana na 4 bajtach. A co by było, gdybym zmniejszył wartość pod zmienną V? Na przykład stosując operator dekrementacji. Kiedy teraz wypiszemy. Wartość pod zmienną V możemy spodziewać się, że może nawet do tej linii nie dojdziemy, bo będzie jakiś błąd. Skoro V już jest najmniejsza możliwa wartość, to co w sytuacji, kiedy jeszcze ją zmniejszymy? Uruchamiamy kod naszej aplikacji i widzimy, że wartość ta jest dokładnie taka sama jak max value. Zauważ, to są te same wartości. Możemy to nawet szybko udowodnić, możemy sprawdzić, czy wartość pod zmienną V, po tym jak zastosowaliśmy zmniejszenie o 1, jest równa wartości max value? Uruchamiamy kod naszej aplikacji i tak też jest. Czyli zamiast dostać błąd, to po zmniejszeniu o 1 wartość pod zmienną V przekręciła się i z wartości najmniejszej stała się największą możliwą do przypisania zmiennej int wartością, którą w tym przypadku dysponujemy. Zgodzisz się chyba ze mną, że jeżeli w twojej zmiennej v była nagle bardzo, bardzo mała wartość, najmniejsza możliwa, i nagle zmniejszysz ją, bo masz intencję ciągłego zmniejszenia, być może nawet nie wiesz, że w tej zmiennej już jest najmniejsza możliwa wartość i nagle robi Ci się największa możliwa wartość, no to sytuacja faktycznie może być niekomfortowa. Możesz odczuć pewien brak w tym języku programowania, który mógłby nas poinformować o sytuacji, że właśnie Nastąpiła katastrofa w naszym programie. Bo tak możemy to interpretować, gdybyśmy nagle zaczęli taką wartość używać do chociażby sterowania jakimś urządzeniem, jego szybkością, kierunkiem jazdy, gdzie nagle minus oznacza, że urządzenie jedzie w lewo. Ta min value, że to jest jego największa możliwa szybkość w tym kierunku, i nagle zmieniamy kierunek, no bo z minusa robi się plus, i w dodatku dajemy mu maksymalną szybkość w prawo. Warto zastanowić się nad tym, czy w języku C-Sharp jest możliwość poinformowania nas o takiej nagłej zmianie. I jak już się pewnie domyślasz, tutaj z pomocą przyjdzie nam jeden z operatorów, o którym przeczytałeś w tytule tego nagrania, i w tym przypadku będzie to Checked. Jeżeli na przykład całość obtoczymy operatorem checked, musimy teraz ten kod tutaj otoczyć klamrami i uruchomimy nasz kod ponownie, zobaczysz, że mamy wyjątek system Overflow Exception. Sytuacja, w której nagle z dozwolonego zakresu wartości dla danej zmiennej, wychodzimy poza ten zakres, to właśnie overflow, który zdarza się najczęściej w przypadku operacji arytmetycznych. I teraz wiemy, że jest ten problem, możemy ten wyjątek przechwycić, możemy zareagować. Jesteśmy poinformowani, ponieważ jeżeli nie stosujemy operatora check, to jak już wcześniej zauważyłeś, wszystko dzieje się po cichutku pod spodem, tak że możesz nawet nie zauważyć. I tak oto działa operator checked. Taka jeszcze techniczna uwaga, że operator checked nie musisz od razu stosować wobec całego bloku. Możesz go użyć też wobec nawet pojedynczej instrukcji, tylko pamiętaj o tym, żeby zastosować Nawiasy klamrowe, już Ci pokazuję o co mi chodzi. Wystarczy zlokalizować miejsce, gdzie występuje problem overflow. Piszemy checked, hop, hop, i już to mamy, tylko jeszcze mi tu zginęło e. I w tym momencie, znowu, kiedy odpalimy nasz program, dostaniemy błąd, ale mamy ten błąd, a my kontrolujemy tylko specyficzne jedno miejsce, jedną instrukcję, która ten błąd może zgłosić. Wszystko, jak zawsze, zależy od Twoich potrzeb i tego, w ilu miejscach w Twoim kodzie taki problem może wystąpić. No dobrze, a teraz wróciłem do początku, czyli pousuwałem wszystkie czek. kiedy teraz odpalimy nasz kodzik, dostaniemy to, co przedtem, czyli nagle z min value zrobi nam się max value, wracamy do tego, co było. Chciałbym teraz ustawić dla całego projektu, Sprawdzanie, czy mamy overflow, a teraz to już może nawet to sprecyzujmy, bo możemy mieć overflow albo underflow. I tak naprawdę od początku cały czas mówię o underflow. To znaczy, underflow masz wtedy, kiedy chcesz przechować w zmiennej jeszcze mniejszą niż najmniejsza możliwa wartość, a overflow jest wtedy, kiedy chcemy przechować jeszcze większą wartość niż największa możliwa, ale celowo od początku posługuję się pojęciem overflow, ponieważ czasami spotykam się z tym, że Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę po prostu mówimy o overflow. Także teraz możesz mówić overflow, możesz rozróżniać underflow, overflow. W każdym razie chcę teraz globalnie ustawić sprawdzanie, że ta sytuacja nie jest dobra. Jak to zrobić? Jeżeli jesteś w Visual Studio. Możesz nacisnąć prawym na Twoim projekcie Properties. Otworzy nam się okno konfiguracji naszego projektu. Wybrać sekcję Build. Wybrać sekcję Advanced i szukać opcji dotyczącej Overflow w naszym projekcie. I mamy Check for Arithmetic Overflow. Throw exceptions when integer arithmetic produces out of range values. Dajemy tutaj ptaszek. Wszystko akceptujemy. Ewentualnie, jeżeli nie chce Ci się klikać, to zawsze możesz edytować pliczek z ustawieniami Twojego projektu. I mamy teraz, widzisz, już tutaj wybraną opcję check for overflow underflow ustawioną na 3, dlatego też chciałem jeszcze wprowadzić pojęcie overflow i underflow, żebyś wiedział, co się tutaj dzieje. Podobnie mamy też później, czyli widzimy, dla debuga i dla relisa mamy już nawet ustawiony check overflow underflow. Możesz tu jeszcze oczywiście poklikać troszkę w ustawieniach i ewentualnie starać się ustawić tę opcję tylko dla na przykład debuga. W każdym razie Teraz, kiedy uruchomimy nasz program, przypominam, że nie mamy tutaj już operatora checked, więc uruchamiamy, też powinniśmy dostać wyjątek, ponieważ jest to ustawione globalnie dla projektu. I właśnie w takich sytuacjach może Ci się przydać operator Unchecked, ponieważ jesteś pewien, że w tym momencie nie chcesz takiego sprawdzenia. Że akurat tutaj może się wydawać, że coś jest źle, ale ty jesteś pewien, że się to nie wydarzy. No bierzesz to na własną odpowiedzialność. Wtedy piszesz. Unchecked? Nie mamy tego sprawdzenia w tym przypadku. Control F5 i dostajemy o no, sytuację, która była na samym początku, czyli nagle z się robi max. Nie mamy żadnej informacji, o tym nie mamy żadnego wyjątku. Taka uwaga, ponieważ niektórzy zastanawiają się, po co jest unchecked? Po to, żeby zadziałać w drugą stronę, kiedy nagle okaże się, że cały projekt jest. Tak, naszpikowane takimi różnymi dziwnymi miejscami, że już ktoś mówi, dobra, już wszędzie niech będzie ten check", a ty chcesz uniknąć tego w danym bloku operacji, ponieważ pamiętaj, check z jednej strony sprawdza nam takie rzeczy, daje nam odpowiednie wyjątki, ale to też wiąże się z pewnym dodatkowym zestawem czynności, które muszą być wykonane pod spodem i być może nie chcesz tego, bo chcesz optymalizować pracę twojego programu. I teraz już wiesz, do czego służy słowo kluczowe checked, unchecked, dowiedziałeś się przy okazji, czym jest. Overflow, a potem nawet to rozbyliśmy na Overflow i Underflow, i na koniec jeszcze pokazałem Ci, jak skonfigurować projekt, żeby taką kontrolę globalnie włączyć, ale również i wyłączyć. Jeżeli masz projekt, w którym z jakiegoś powodu jest ona włączona. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, polajkować wszystkie treści, które na nim oglądasz. Zobacz, co jest w opisie pod tym nagraniem, gdzie znajdziesz dużo linków na mój temat, a ja zapraszam Cię na kolejne nagrania. Do usłyszenia!